Cześć, witajcie. Kolejne miejsce do zwiedzenia. Razem jesteśmy w miejscowości Rabat. Zapraszam do oglądania. Zostawcie lajka, piszcie komentarze. Ci, którzy nie subskrybują kanału, zostawcie suba. To zaczynamy spacer po Rabacie. A wy jakie macie rabaty? Mnie słońce już chyba trochę przyjarało. Charakterystyczne balkoniki na Malcie. Idziemy dalej. To jest chyba ulica Świętej Anny, tak? Tak, żebyśmy później trafili do auta. A na razie idziemy błądzić po uliczkach Rabatu. Też jakaś kopuła. Właśnie to, co mu chciałam powiedzieć. No, tu następny kościół. Piękna uliczka, klimatyczna, wąziutka, taka jaką lubimy najbardziej. Którędy idziemy? Idziemy tędy na razie. Lekki wiaterek, ale... No. Słońce już tak nie grzeje. Jest idealnie. Idealna pogoda do spacerów po mieście. Powiem wam, że ten ruch lewostronny troszeczkę nas stresuje, ale nic, jedziemy powoli, damy radę. O, też balkoniki. Kolejna uliczka. Dobra, cofniemy się może później tak. Przejdźmy w tą stronę.
Macie szpunt, to możecie się tu przebić do beczki. Może coś poleci. Dobra. Lecimy dalej. No piękna, każda uliczka. Chce się w każdą uliczkę wejść. Niby plac jakiś dochodzimy. Piazza Lisladam. Ale nieduży ten plac. Piazza Dama. Dobra, chyba tutaj to fajnie wygląda. Kawałek podejdziemy. Zawrócimy chyba tam w lewo, Madziuś. Się przyjdziemy. Momencik. A jeszcze prezentów nie ma pod choinką. Tak. Rzeczywiście, no to fajnie pobłądzić po tych uliczkach. Już sam nie wiem, gdzie samochód zostawiliśmy. No, powiem ci, że też bym to chwilę. Musiałem się cofnąć. Tak zakręciliśmy. O. Tutaj jest jeszcze fajnie. No, ta po prawej stronie jest fajna. To może chodźmy w tą na prawo, co? Pięknie, trochę roślinności, taka wąska uliczka przepięknie wygląda. Chyba ktoś się postarał. Dobra, nie wiem, czy tu będzie jakaś brama, przejście? Niekoniecznie. Cofniemy się, wrócimy do tej szerszej. Roślinność piękna. Aha. Tam na górze trochę zwiędła. Gospodarze gdzieś wyjechali, nikt nie podlewał. Pamiętajcie, że deszcze tu rzadko padają. Jakieś papugi słychać, nie? Dobra. 16 listopada dzisiaj, tak? A tutaj już powoli się robi świątecznie. Chociaż podejrzewam, że u nas w tych dużych marketach też już powoli w domach handlowych, galeriach handlowych powoli wieszają dekoracje świąteczne. Ani się obejrzymy, a w Warszawie też choinka będzie niedługo, nie? Mamy jakieś kanapeczki. Chcesz kanapeczkę, Madziuś? Nie, może później zjeść. Nie, coś trzeba zjeść. Ale ja bym się tak zatrzymał, wiesz, jeszcze na jakiegoś browarka. No to bym cię już się napiła właśnie. Też, no chcę czegoś innego. Patrzcie, to takie ceny, 5,50, 5 euro, kanapeczka. Ale zatrzymamy i chicken wrap. Tak się zastanawiamy, czy byśmy jakiś rabat jeszcze na te kanapki dostali. A może one są już po rabacie.
ładny skwerek. Tutaj dochodzimy do murów. Ja się nie mylę, za murami jest Mdina. Była to pierwsza stolica Malty. Także zaraz będziemy opuszczali Rabat, który w zasadzie graniczy z taka fosa. Teraz zobaczymy, jak tam się dostać i wchodzimy do Rabatu. Ale mi się pierdzieli. Wchodzimy do Mdiny z Rabatu. Mówię, ale nie wiem o czym. Dziękuję skarbie, że mogę na ciebie liczyć, że zawsze mnie poprawisz. No ładne, ładne. W ogóle ten skwerek taki fajny. No i na Malcie zawsze jest zielono. Taki mają klimat. Widzicie, tak wygląda Mdina, otoczona murami, a my zobaczymy, co jest w środku. Mdina była dawno stolicą Malty. Położona jest w centralnej części wyspy Malta. Jest to średniowieczne miasto z wąskimi uliczkami, położone na wzgórzu, skąd roztacza się szeroki widok na wyspę. Mieszka tutaj niespełna 300 osób. Podobnie przebywał tutaj również apostoł Paweł Starsu, kiedy w 60 roku naszej ery jego statek rozbił się u wybrzeża wyspy. W 870 roku miasto zdobyli Saraceni, którzy nadali mu współczesną nazwę oraz otoczyli je murami obronnymi i fosą, które do dziś odgradzają Mdinę od najbliższego miasta Rabatu. Wiele budynków z czasu średniowiecza została zniszczona podczas trzęsienia ziemi w 1693 roku. Po tej katastrofie miasto podobnie odbudowano. Teren miasta wyłączony jest z ruchu kołowego, z wyjątkiem samochodów dostawczych, pojazdów służb ratunkowych i prywatnych samochodów niewielkiej, kilkusetosobowej populacji miasta. Panuje tu cicha i przyjemna atmosfera, a zabudowa miasta stanowi niezwykłą mieszankę architektury normańskiej i barokowej. Warto odwiedzić to ciekawe miasto. Taka ciekawostka, bardzo łatwo tu koła dekle poobcierać. Tu z krawężnikami się nie pierdzielą. Wysokie są. Patrz, jakie drzewo powykręcane. No i dobra, wchodzimy do bramy, przez bramę. Widzę fajne latarnie, kurczę. Też byłby taki klimat, pamiętasz, jak wchodziliśmy ten wieczorem po Talinie? To tutaj te lampy jakby się tak rozświetliły. Myślę, że jakieś lampiony to są. No, to powiem ci, wiesz, to super by wyglądało. Dobra, idziemy na razie prosto przed siebie. Później trochę boczne uliczki. Piękne kwiaty mają te śródziemnomorskie rośliny. Jeżeli chodzi na Malcie,
o dopuszczalną ilość alkoholu we krwi dla kierowcy, to jest ona naprawdę duża. 0,8. Chyba tyle do w Anglii, ale nie wiem, nie jestem pewny. Jeżeli wiecie, ile jest w Anglii, to piszcie w komentarzach. A mi się wydaje, że tam też można dosyć dużą dawkę alkoholu przyjąć i wsiąść do samochodu. A tu też kolejna ładna roślinka. Wegańska knajpka. Tam nie zdaje tam do. Tu wychodzimy na jakiś placyk. Że tutaj nieduża jest ta miejscowość. Tu mamy mury już pewnie, schodki. Zobaczymy, co jest za murkiem. Widać Valletta, jakieś inne miasto. Możemy iść tędy i każdy wybór będzie dobry. Jak sami widzicie, listopad to nie dość, że ładna pogoda sprzyjająca na zwiedzanie, to i nie ma tłumów turystów. Latem podejrzewam, że trochę ciężko byłoby tutaj przejść. Jeżeli byście latem na Malcie, to piszcie w komentarzach. Powiedzcie, jak to wyglądało w środku sezonu. Póki co, to na razie rzeczywiście jest puściutko. Kaputka, policja. Już po robocie. Dobra, idziemy. Tu mamy placek i ten kościółek taki. A propos, jest tutaj grupa turystów. Muzeum katedralne. Opowiem wam, nie wiem, czy coś będzie widać, ale ta kopuła, no nieźle wygląda. Ten placek też uroczy. Oczywiście wódka angielska. O, wycieczka z Polska, ta. Tam jest ładnie, tam widziałem ładne balkony, ale tu też jest ciekawie. Pojedziemy na razie tutaj, zajrzymy. Też ładna uliczka. Czyli słyszeliście, polska wycieczka. Idziemy tędy, czy wracamy do tamtej, kolorowe balkoniki, ładne. I tutaj właśnie o te balkoniki mi chodziło.
Światełka też już rozwyspana. Przed świętami. Jakieś palaczko. A tu ulica pałaców. Jedno palaczko, drugie palaczko. Ciekawe, czy jeszcze zdążymy gdzieś dojechać dzisiaj przed zachodem słońca. Takie małe szanse się robią trochę. Chyba około 17, tak? Zachód jest? Tak, a już mamy 16:27. O, dobra. No to szanse są niewielkie. Jutro też jest dzień. Teraz zobaczymy, czy tą bramą wchodziliśmy. Chyba raczej nie. Konik jedzie. Słychać go dobrze po dzwonkach. Opuszczamy Dinę, wracamy do Rabatu. O, słońce coraz niżej już jest. Takim widoczkiem, moi drodzy, żegnamy się z Diną, ale jeszcze nie z wami. Idziemy jeszcze trochę, pochodzimy po Rabacie, no i zobaczymy, co dalej. Moi drodzy, dobry o tym w Rabacie. Odruchowo się patrzę, najpierw w lewo, jak przechodzę przez pasy, a tutaj z prawej strony samochód. Ciężko się trochę jeszcze przestawić na ten ruch lewostronny. O, zaraz coś przeszamiemy. A to tutaj byliśmy, to chodźmy tutaj. Tego wrapa sobie może weźmiemy. Lotto. Pół bańki można wybrać. 428 kg. Przy sobie mam, no gorąco.
to zawsze trafią jakieś podrzewy. To rzeczywiście, skromnie już teraz. Dobra, później pogadasz, no, chodź. Jeżeli ktoś lubi, to są katakumby do zwiedzania. Ale dzisiaj to już jest za późno. Aha. No. Moi drodzy, powoli ewakuujemy się z Rabatu. Jeszcze raz rzut okiem na balkoniki. Przeklamy się z Rabatem, rano lecimy nad Golden Bay. Żegnam się, moi drodzy, i zapraszam do oglądania kolejnych filmów z Malty. Zostawcie lajka, komentarz, subskrybujcie kanał. Cześć! Do zobaczenia!